Cześć, witajcie ponownie na moim kanale, gdzie staram się Wam od czasu do czasu zaprezentować różny sprzęt, czy to outdoorowy, czy tak jak w dzisiejszym wypadku, czy też w ostatnim filmiku, nie wiem czy go widzieliście, odnośnie woreczka na magnezję od La Sportive, sprzęt wspinaczkowy, bo tak jak wspominałem na ostatnim filmiku, że też gdzieś tam pomału wkraczam w ten świat wspinaczki. Na razie jest to wspinaczka na ściance, którą tutaj trenuję, bądź też na hali boulderowej. No i w ostatnim filmiku odnośnie właśnie tego woreczka, jeśli nie oglądaliście, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Zacząłem właśnie tutaj prezentację tych rzeczy, które nam są potrzebne na ściankę, czy też będą później prezentacje rzeczy, które będą nam też przydatne do wspinaczki na skałach. Oczywiście po ukończeniu pewnych kursów, które nas przygotowują do tego wspinania. No i tak, dzisiaj chcę Wam zaprezentować kolejną sprawy, bez których wspinanie no nie będzie takie proste, a mianowicie są to buty wspinaczkowe, o których też już Wam ostatnio wspominałem, że posiadam takowe buty i woreczek był z modelu, z serii Testarossa, które wypuściła La Sportive, natomiast buty, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować, są to buty również od La Sportive, lecz jest to model Tarantula, tak? Są to typowe buty dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze wspinaczką, gdyż ich wyprofilowanie tutaj, tak, całej tej podeszwy, czy też tej asymetrii stopy jest dla osób początkujących odpowiednie, przez co te stopy się nam nie męczą, bo wiadomo, but wspinaczkowy no, różni się od normalnych butów, w których chodzimy, tak, on musi być odpowiednio dopasowany dla osób początkujących, odrobinę tutaj z przodu parę milimetrów większy, dla osób, które już gdzieś tam mają trochę wejść, ten but powinien być dopasowany do stopy i na początku gdzieś te palce powinny być nawet delikatnie już podwinięte. Wtedy mamy tą bardziej taką pewność stawiania tych stóp na kamieniach, czy też na ściankowych tutaj podestach, czy też na trapie, jak to się odbywa właśnie na ściance wspinaczkowej. I wtedy ta stopa jest bardziej precyzyjna, tak? Bo wtedy gdzieś tu nasz palec jest już przy samym końcu tych butów i wtedy sobie zahaczamy tą stopę odpowiednio o odpowiednie tutaj kamienie. Wiadomo, że na ściance wspinaczkowej te buty stawiamy typowo czubkami, nie bokiem w tym wypadku, bo jest to po prostu niekomfortowe i przy każdym obrocie nasza stopa będzie się z tych kamieni zsuwała. Ale to możecie sobie śmiało w internecie poczytać na temat doboru odpowiednich butów, czy to dla osób początkujących, czy to już dla osób troszkę bardziej zaawansowanych. Wszystko jest tam ładnie, pięknie opisane, wystarczy tylko się zagłębić w lekturę na internecie i na pewno dobierzecie sobie wtedy odpowiednie buty dla swojego poziomu i dla swoich stóp, bo jak wiadomo, tych butów jest dosyć sporo. No, u mnie wybór padł na ten model, bo mój najlepszy przyjaciel używa tych butów, moja żona też zaczęła używać tych butów i również ja przekonałem się do tego modelu. Także byłem ostatnio się już powspinać trochę w tych butach i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem z nich zadowolony. Są to buty naprawdę dobrej jakości i materiały z nich materiały, z jakich są wykonane również. Także tutaj ta wierzchnia warstwa jest zamszowa, tak? I naprawdę wygląda to też całkiem dobrze. Gdzieś ta stopa fajnie tutaj się w tym wszystkim układa w środku i naprawdę
ten but fajnie się trzyma na nodze i wtedy można się śmiało tutaj wspinać, czy to po skałach, czy też po ściance. Także fajna skóra zamszowa, naprawdę dobrej jakości wykonanie. Ta część gumowa podeszwa wykonana jest z podeszwy o grubości 4 mm. Jest to podeszwa Friction. Jest to jakiś rodzaj gumy po prostu, tak? Ten but jest tutaj dosyć, tak powiedzmy, sztywny. I jak mówię, na początku w zupełności wam to wystarczy. Drugim elementem, który też, przez który dokonałem wyboru, ten rzepie, tak, w tych butach, jak widzicie, jest tu dosyć ostry, mocny zakres tutaj regulacji tej rzepy. Prawda, jest ta rzepa, do której przypinamy, dosyć mocno tutaj rozbudowana, czy to z jednej strony, czy to z drugiej strony. I naprawdę te rzepy trzymają się całkiem fajnie. No wiadomo, jeżeli się chodzi na taką ściankę, bądź też na skały, w tych butach się po prostu wspina. A jeżeli gdzieś tam robimy jakąś pauzę, no to nasze nogi wyciągamy z tych butów, żeby te nogi odpoczęły, tak, żeby te palce tam nie były cały czas gdzieś podkurczone w tych butach, no bo po prostu jest to niekomfortowe, tak, no i po kilku godzinach dobrej spinaczki po prostu odczuwamy ból, jeżeli nasze stopy by cały ten czas były w tych butach, także jeżeli chodzimy na pauzę, to zawsze te buty zdejmujemy i wtedy gdzieś tam na boso, czy też w jakichś klapkach sobie te nasze stopy odpoczywają. Ale mówię, sam system rzep jest o tyle dobry, że po prostu łatwo się to zakłada i łatwo się to ściąga. Dlatego mój wybór też również padł na buty zapinane na rzepę i naprawdę jest to super sprawa. Że tu macie też dwa paski, które możecie sobie zaciągać na buta, prawda? Tutaj tylna podeszwa gdzieś tam do haczenia tych kamieni bądź skał też piętą. Jeżeli się interesujecie spinaczką, to wiecie, o co chodzi. Także muszę wam naprawdę polecić te buty. Jeżeli chcecie fajne buty kupić, potrzebujecie fajne buty kupić, jak najbardziej dla początkujących są odpowiednie. Dostępne też w różnych tam barwach, no akurat sobie to kupiłem jakieś takie pomarańczowe, są też tam jakieś zielone, widziałem niebieskie, także jest tego, możecie sobie, wiadomo, zobaczyć. Jest to rzecz drugorzędna oczywiście, no ale gdzieś tam jednak ten kolor też ma wpływ na to, żeby ten but się podobał i wiadomo. Także tutaj też są takie odpowiednie elementy gdzieś gumowane, jeżeli chodzi o jakieś haczenie, tak, tą stroną palcami, czy też drugą stroną buta, jeżeli wam się to udaje, to wiadomo, że to wszystko przychodzi w późniejszym etapie spinaczki. Także to też jest całkiem dobra opcja, tak Sela Sportiva to wymyśliła. No i powiem wam, no ostatnio się wspinałem w tych butach i naprawdę moje stopy czuły się całkiem dobrze. Gdzieś tam po wyciągnięciu, wiadomo, człowiek rozprostował tą stopę, rozprostował te palce, ale nie było to jakieś, nie wiadomo, jaki tam ból czy coś, żeby nie dało się w tych butach wytrzymać. Także polecam wam jak najbardziej, żebyście się zapoznali z doborem rozmiarów do waszych możliwości, czy to jesteście początkowi, czy już gdzieś tam też tą asymetrią, jaka będzie dla was odpowiednia. I oczywiście na rodzaj spinaczki, jaki chcecie uprawiać. Przeważnie jest tak, że każdy chyba zaczyna od ścianki spinaczkowej, czy też boulderowej, ale na pewno znajdą się też osoby, które zaczynają swoją przygodę ze spinaczką prosto ze skał i tak, no wiadomo, jest masa informacji na temat butów spinaczkowych, rodzajów spinaczki i całego tego wyposażenia na internecie. Wy sobie na pewno to znajdziecie w internecie, jeżeli was to kręci. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę ze spinaniem, te buty na internecie idzie znaleźć za 270 zł. Także uważam, że jest to dosyć dobra cena, jak za buty spinaczkowe i naprawdę dobre buty spinaczkowe, bo nie ma co przepłacać. Na początek wiadomo, trzeba spróbować. Ja też na początku, jak chodziłem na ściankę, to gdzieś tam wypożyczyłem te buty, no ale wiadomo, wypożyczone tam to wypożyczone. Jak się ma już swoje buty, to też to inaczej już wszystko wygląda, człowiek lepiej się komfortowo czuje.
Także tamte wypożyczane chyba były od Lowa, tak, Lowa. Też były dobre, ale tak jak mówię, swoje są swoje, a cena za te buty nie jest jakoś niesamowicie wygórowana. Także ode mnie jak najbardziej plus za te buty dla La Sportivy. Polecam też wam, żebyście się nimi zainteresowali. Jeszcze wam to króciutko chcę na koniec pokazać, bo mówiłem, że różne barwy to akurat jest but mojej żony. Widzicie, on jest taki szaro-żółty jakiś, gdzieś tam sobie znalazła na internecie. Ja tam nie widziałem tego modelu w tych barwach, no ale wiadomo, jest to but bardziej dla kobiety, takie ciała takie ma, także ona też używa jak najbardziej. Możecie sobie wybrać się już pod swoje upodobania. Także ode mnie na tyle dzisiaj. Naprawdę polecam bardzo wam te buty. Polecam wam dobre poczytanie na odpowiednich stronach, jak dobrać dobre buty wspinaczkowe. I ode mnie dla tego modelu La Sportiva Tarantula jak najbardziej ogromny plus za ich użytkowość. I za wykonanie, i za jakość po prostu wykonania. Także naprawdę rzepy, skóra, z której są wykonane, i podeszwa, dla mnie jak najbardziej wszystko na plus. Ok, to widzimy się w następnym filmiku. Wszystkiego dobrego dla was i zapraszam was do subskrybowania i komentowania pozostałych filmików, które mam na moim kanale. I na pewno pojawią się za niedługo kolejne i będę się z wami dzielił opiniami na temat różnych innych rzeczy, czy to outdoorowych, czy to wspinaczkowych też, i na pewno wszystko będzie super. Dobra, to tyle. Pozdrawiam was ciepło. Hej.